Witajcie moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i jednocześnie w kolejnej części z cyklu Aniolowe. Bardzo mi miło, że jesteście i mam nadzieję, że miło ze mną spędzicie czas. Dzisiaj chcę wam opowiedzieć o wyjątkowej książce. Poznałam autorkę i stwierdziłam, że muszę wam opowiedzieć o tej pozycji, bo trafiła bardzo mocno do mojego serca. Nie tylko autorka, bo współautorka książki, a raczej osoba, która przeprowadziła rozmowę, wywiad z panią Haliną, to moja serdeczna znajoma Monika, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, więc serce ogólnie mi rośnie, że po pierwsze znam Monikę i zrobiła tak fantastyczną pozycję, no a po drugie, że miałam możliwość i przyjemność poznać panią Halinę. Mówię tutaj o książce To nie deszcz, to ludzie. Słuchajcie, to jest niezwykła pozycja, zwłaszcza jeżeli chcecie się przenieść w czasie i przeżyć trochę czasy Holokaustu i tego, co się działo w Polsce i nie tylko, i zobaczyć, jak kobiety zwykłe, takie jak my, przeżywały to, co się działo. Pani Halina w tamtych czasach była dzieckiem, potem nastolatką, młodą kobietą i myślę, że to jest podwójnie trudna sytuacja, kiedy jest się dzieckiem, a los, życie jest trudne, kiedy codzienność wcale nie jest dziecięca, beztroska. To jest książka, która mówi niezwykle dużo o miłości, też o przebaczaniu, bo gdyby nie było tego przebaczenia, takiego pogodzenia się z pewnymi rzeczami, to tej miłości też by nie było. Chciałam wam przeczytać fragment okładki książki, a w zasadzie cytat pani Haliny. Przeszłość żyje obok mnie, ale ja nie żyję przeszłością. I to jest niesamowite, bo ona nie wypiera tego, co się działo, ale żyje dalej i myślę, że to, co przeżyła, bardzo ją wzbogaciło i dzięki temu może przekazywać ludziom, jak bardzo ważna jest miłość i człowieczeństwo, bo pomimo tych strasznych tragedii, które się działy, to tam też żyli normalni ludzie. Nawet ci, którzy krzywdzili, potrafili pokazywać swoją ludzką twarz. Nie wiem dlaczego, ale jak o tym mówię, to trochę tak mnie ścina i myślałam, że jakoś łatwiej mi będzie opowiedzieć wam o książce. Chyba więcej mówić nie będę, po prostu zachęcam was, abyście przeczytali. I tutaj obie panie, czyli pani Halina i Monika, dały czadu. Po prostu dziewczyny moje drogie, duma mnie rozpiera, że takie książki są i takie książki warto kupować i potem przekazywać dalej. Powiem wam tylko, że ten egzemplarz nie jest mój, tylko mojej mamy, bo na spotkanie autorskie w Muzeum Polin poszłam właśnie z moją mamą. To był prezent na Dzień Matki i moja mama bardzo, bardzo się ucieszyła, bardzo też przeżywała. Książkę przeczytała w 4 dni. Ja przyznaję, że trochę dłużej czytałam, bo nie miałam aż tyle czasu, ale książka jest warta przeczytania i refleksji nad swoim życiem, nad życiem, które kiedyś było w tych samych miejscach, w których dzisiaj chodzimy. Przecież jeżeli jesteście z Warszawy, to codziennie chodzicie w miejscach, gdzie stało getto, gdzie był Majdanek, gdzie były różne miejsca, w których ludzie nie byli pewni swojego losu i kolejnego dnia. A dzisiaj mamy ten przywilej, że chodzimy wolni po naszej ziemi i mimo tego, że z wieloma politycznymi rzeczami możemy się nie zgadzać z tym, co się dzieje w naszym kraju i tak dalej,
to jedno trzeba podkreślić. Jesteśmy wolnymi ludźmi i raczej nie boimy się o nasze życie w kolejnym dniu. Także warto to doceniać, między innymi czytając książkę pani Haliny i Moniki To nie deszcz, to ludzie. Bardzo serdecznie Wam polecam i mam nadzieję, że przeczytacie, tak samo się wzruszycie. Skłoni Was to też do refleksji nad swoim życiem tu i teraz, w dzisiejszych pięknych czasach. Warto, naprawdę warto, dlatego książka trafiła do serii Aniołowe. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik. Jeżeli Wam się podobał, to koniecznie mi zostawcie kciuka do góry. Jeżeli chcielibyście, abym polecała Wam inne książki, które mnie jakoś poruszyły, które uważam, że są warte przeczytania, to dajcie mi znać, bo może to jest dobry temat na jakąś małą serię filmów, książkową serię. Kto wie. Może właśnie coś takiego pojawi się na moim kanale, bo nie tylko kosmetyki tutaj są ważne, nie, absolutnie. Ja chcę też mówić o rzeczach ważnych, poruszających i potrzebnych, dlatego dzisiaj właśnie było o pani Halinie, no i o Monice i o książce. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmiku. A jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to koniecznie kliknij subskrybuj, aby być na bieżąco z moimi filmami. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!